Posiadasz obiekt turystyczny i zastanawiasz się, jak go wypromować? Z nami zrealizujesz film promocyjny w oparciu o najnowsze trendy reklamy w internecie. Nagrania w jakości 4K, ujęcia z drona, wykorzystanie kamer sportowych. Zapraszamy do kontaktu na bieszczady24.pl. Do tegorocznych wyborów samorządowych zostało ponad 5 miesięcy. Jednak już teraz demokraci ziemi sanockiej postanowili przedstawić kandydata na burmistrza Sanoka. Na dzień dzisiejszy to Jakub Osika, obecny dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku oraz radny miejski. Zjednoczona opozycja nie poprzestała na kandydacie na burmistrza i poszła o krok dalej, podając nazwiska ewentualnych zastępców. Zostali nimi Marzena Dziurawiec i Sebastian Niżnik. Zapraszamy do wysłuchania opinii. Nie po to ścinałem moją brodę, nie po to zdejmuję moje czerwone trampki. Powiem to jak jeden izraelski laureat Nagrody Nobla. No, byłem zaskoczony przez pierwsze 15 minut, ale jak długo można być zaskoczonym? Ale tak zupełnie już poważnie, ja nie uczestniczyłem w tych wcześniejszych spotkaniach, nie uczestniczyłem w tych rozmowach, więc generalnie wiem tylko też, jak wszyscy, że były różne propozycje, giełda była cały czas rozbudowana. Natomiast faktycznie całkiem niedawno została taka propozycja poczyniona. Obie strony, że tak się wyrażę, że mogę mówić o stronach, widziały to bardzo pozytywnie, bardzo podobnie. To był fajny prognostyk. No i im dalej, powiedzmy, te rozmowy trwały, tym bardziej się okazywało, że mamy bardzo podobny pomysł na to wszystko i myślę, że jest to pomysł, który może być dobrą alternatywą dla obecnej, powiedzmy, propozycji dla Sanoczan, a głęboko w to wierzę też, że jest to pomysł, który uczyni po prostu Sanok fajniejszym miejscem. Pana nazwisko pewnie było wymieniane na tej, no stosunkowo chyba niedługiej liście teoretycznie tych kandydatów na burmistrza. Burmistrz fajna funkcja, ale wiceburmistrz chyba też nie najgorsza. Myślę, że to nie o funkcję chodzi. To chodzi o przede wszystkim zmianę wizerunku miasta, o planowanie, o świadome sięganie po środki unijne. To jest końcówka perspektywy i za chwilę kolejne wyzwanie, kolejna perspektywa finansowa dla Polski. Musimy być bardziej aktywni, bo to są olbrzymie potrzeby dla Sanoka. Jak rozmawiamy z mieszkańcami, to widzimy oczekiwanie, aby powstały ścieżki rowerowe w Sanoku, bezpieczne. Są realizowane projekty transgraniczne. Ostatnio otwierana bardzo fajna ścieżka rowerowa na granicy polsko-słowackiej przy wsparciu lasów państwowych. Mamy też piękne tereny w Sanoku i wokół Sanoka, gdzie lasy państwowe sprawują nadzór nad nimi. Piękne tereny do tego, aby mogły stanowić ofertę właśnie ścieżek rowerowych. Druga sprawa to zagospodarowanie brzegów Sanu. Mieszkańcy wskazali nam ostatnio w ankiecie podczas konferencji, którą zorganizowaliśmy, że chcieliby, aby to miejsce zostało zagospodarowane, aby Sanok był czysty, abyśmy mogli oddychać pełną piersią, żebyśmy nie musieli się martwić, jakie jest stężenie smogu w Sanoku, bo te badania, które były robione całkiem niedawno, nie są optymistyczne. Poprawa opieki i w szpitalu, i w POZ-cie. Zaskoczona nie jestem, ponieważ rozmawialiśmy długo, współpracujemy ze sobą, jak pan wie, dość długo i te kilka miesięcy zaowocowało właśnie tym, że rozważaliśmy różne możliwości i myślę, że jestem dobrym wyborem jako kobieta w roku 2018. Jest to rok kobiet i poza tym kobiety mają siłę. A w Sanoku naprawdę kobiety powinny się troszeczkę zaktywizować, bo brakuje nam takiego wsparcia kobiecego. Brakuje nam głosów kobiet w wielu, wielu sprawach. Dlaczego to mężczyźni mają decydować o miejscach w żłobku? Chociażby. Myślę, że energia to jest ważna rzecz. Chęć działania na rzecz rozwoju miasta. To też są podróże, też zabieganie o te środki. Nic nie bierze się z niczego. Wszystko trzeba przede wszystkim przygotować, później zainteresować środowiska, skupić i walczyć o to, żeby zostało to zrealizowane. To jest najistotniejsze. Sprytnie demokraci ziemi sanockiej wymyślili sobie przedstawienie kandydata, bo tak naprawdę teraz osoby, które sympatyzują z trzema tak naprawdę osobami, no będą głosować za jakby waszą opcją.
No chcemy pokazać alternatywę, bo do tej pory kandydaci, którzy startowali, sam brałem udział w wyborach na burmistrza Sanoka, gdy myśleliśmy o jakiejś koncepcji, to ona była indywidualna. No tu w grupie jest zawsze siła. Chcieliśmy pokazać, jak wyglądałby zarząd, gdy sanoczanie nam powierzą pełnienie funkcji w mieście. Pokazaliśmy też swoje mocne strony. Jest wśród nas Marzena, która ma wiele pozytywnych cech, a przede wszystkim do tej pory nie było nigdy na stanowisku wiceburmistrza kobiety. Myślę, że to też jest znamienne i to też zmienia spojrzenie na politykę, bo wszystko, co dzieje się, jest związane z polityką. Niektóre osoby mówią, że to nie jest polityka, no niestety miasto jest płaszczyzną negocjacji z mieszkańcami. Uważam, że to są te kierunki, w którym powinniśmy iść, i spojrzenia zarówno mężczyzny, jak i kobiety powinny się łączyć w jedną całość, bo wtedy możemy myśleć o tym, aby się właściwie rozwijać i te kierunki wybierać, czy nawet konsultować z mieszkańcami, które są dla nas najważniejsze, najistotniejsze, bo miasto jest zrobione dla mieszkańców. Jestem przygotowany i zawsze moje doświadczenie zawodowe mówiło o tym, że realizuje się poprzez cele. I nie startuję na funkcję burmistrza dlatego, żeby siedzieć w fajnym, wygodnym fotelu. Nie po to ścinałem moją brodę, nie po to zdejmuję moje czerwone trampki. Startuję, bo mam wizję miasta, mam wizję zrobienia czegoś. Jeżeli chcę coś zrobić, muszę mieć do tego odpowiednie narzędzia i przede wszystkim muszę mieć do tego odpowiednią ekipę. Sebastian jest najlepszym ze znanych mi osób, które wyrosły w samorządzie, która sprawdziła się świetnie w samorządzie. Nie wyobrażam sobie, nie wiem, czy podjąłbym się w ogóle tego typu misji, gdyby nie miał Sebastiana za plecami. Oczywiście uzupełniamy się w wielu rzeczach, jesteśmy bardzo różni, ale to fajnie, bo właśnie się uzupełniamy. Prośba moja o to, żeby Sebastian był w tej ekipie, naprawdę jest podyktowana dokładnie tym, że znam Sebastiana, wiem, jak pracuje. Jeżeli chodzi o Marzenę, jest bardzo podobnie. Nie znamy się tak dobrze, Sebastianem znam się od dziecka, ale wiem, że jest bardzo energiczną, bardzo otwartą kobietą, która naprawdę nie boi się wyzwań, która ma jeszcze jedną niesamowitą rzecz, o której dzisiaj też mówiłem. Jest informatykiem i naprawdę to, co nawet dla mnie, gdzie nie uważam się za informatycznego analfabetę, często jest dużą zagadką, ona ma to opanowane. Musimy wchodzić z Sanokiem w nowoczesność, musimy wchodzić w nowy wiek, w nowe wymagania, musimy uczyć się pozyskiwać informacje, musimy uczyć się komunikować ze społeczeństwem. To, co jest dla mnie bardzo ważne w tej propozycji, to jest możliwość komunikacji ze społeczeństwem. Ja bardzo chcę, żeby sanoczanie swoją energią, swoją wizją, swoją wiedzą, swoimi pomysłami, oni budowali to miasto. My mamy je tylko wykonać. Także chcieliśmy wskazać i pewnie wskazywać będziemy jeszcze więcej ludzi na dobre samorządowe stanowiska dlatego, żeby, tak jak pan mówi, wyborca mógł wiedzieć, co bierze w pakiecie, po pierwsze, a po drugie, żeby pokazać, że już umiemy ze sobą współpracować, rozmawiamy, współpracujemy, mamy wspólne pomysły, kłócimy się oczywiście, czasem spieramy, ale wychodzi nam to na dobre, bo z tego rodzą się właśnie dobre pomysły na Sanok i na jego okolice. I właśnie dlatego myślę, że przedstawienie całej trójki było bardzo dobrym pomysłem, bo my się wzajemnie uzupełniamy i ludzie powinni to dostrzec. Szybko zaczęliście tę kampanię, jeżeli chodzi o Sanok. No zdania są zdecydowanie podzielone. Jedni mówią, że szybko, inni mówią, że zbyt wolno. Inicjatywa zrodziła się na jesieni ubiegłego roku. Zaczęliśmy rozmawiać, jak Państwo na pewno zauważyliście, z różnymi środowiskami. Myślę, że to jest istotne. Cały czas wstawianie i podkreślanie tego słowa współpraca, a drugim ważnym aspektem to transparentność. Myślę, że to jest odpowiedni czas do tego, żeby zacząć rozmawiać o Sanoku, żeby przygotować program, żeby konsultować go z mieszkańcami i pokazać, jaki Sanok powinien być. Powinna być stworzona i Rada Młodzieżowa Miasta i Rada Seniorów, bo teraz społeczeństwo się starzeje. Dla nas to, co jest najważniejsze, to wspierać osoby, które już przeszły na emeryturę, dla nich stworzyć alternatywę. To są osoby z olbrzymim doświadczeniem, wiedzą, co jest potrzebne, jak powinien funkcjonować, czy wiele spraw, jak powinno wyglądać.
pracować. W wielu miejscach powstają takie rady seniorów, które przy burmistrzach, prezydentach miast, wójtach. Myślę, że to jest właściwy kierunek. Musimy budować społeczeństwo obywatelskie, musimy liczyć się ze zdaniem mieszkańców. Jeszcze do niedawna wszyscy mówili wyborcy, dzisiaj mówią mieszkańcy. Myślę, że do coraz szerszego grona dociera ten trend, który od wielu lat się zmienia. Ja miałem okazję podróżować na zaproszenie rządu Stanów Zjednoczonych po Stanach, po samorządach i widziałem, że tam miasta są traktowane z przedmieściami. Tam takie rady funkcjonują. To się wspaniale sprawdza, jeżeli mieszkańcy o sobie sami decydują. W kuluarach pojawiają się takie opinie, że tak naprawdę pan posadził się na tym pierwszym fotelu na 3-4 miesiące, aby dać odpocząć panu Wojciechowi Blocharczykowi, a później we wrześniu, w październiku, gdy jakby już w ostatniej chwili, no to jednak pan Wojciech Blocharczyk będzie tym kandydatem. Co pan sądzi o, no, o takiej z kolei rozwiązaniu? Zdecydowanie jesteśmy dorosłymi ludźmi. To nie jest naprawdę piaskownica, to nie są jakieś, powiedzmy, no, podchody, ani nie obrażając harcerzy oczywiście, nie jest to jakieś gry terenowe. Wszystko się w polityce może zdarzyć. Nazwijmy te rzeczy po imieniu. Sanok to też jest element polityki. Te wybory też są elementy polityki, więc wszystko się może w nich wydarzyć. Nikt nie zna tego, co przed nami. Natomiast myślę, że na tyle jesteśmy poważnymi ludźmi. I pan Wojtek, i demokraci, i ja też mam na tyle duży szacunek wobec siebie, że no, nie widziałbym naprawdę większego sensu w uprawianiu takiej zaplanowanej szopki, bo to tak trochę wygląda. I ja osobiście pierwszy raz się spotykam z taką opinią. Nie będę jej komentował, natomiast nie wiem, jak się potoczy przyszłość. To jest wszystko otwarte. Nie było kobiety burmistrza w Sanoku. Wspomina pani o oczywiście bardzo ważnej roli kobiet w życiu. To jakby nie patrzeć, też spory elektorat. Proszę pana, nie było właśnie kobiety jeszcze u sterów w Sanoku. O czym zapomniałam powiedzieć, przyznam się szczerze, na środku. Dobrze, że pan o to pyta. No i myślę, że sprawdzę się w tej roli, ponieważ edukacją też nigdy nie rządziła kobieta, a pomysły, które od dawna już chciałam zrealizować, teraz nabrały jakby kształtu i mam moc, żeby to zrobić. Jeżeli wyborcy zdecydują i wybiorą naszą trójkę, to obiecuję, że wszystkie pomysły, które od lat składam, będą zaprezentowane i zrealizowane. Czy pan Wojciech Blecharczyk był brany pod uwagę jako kandydat na burmistrza? Ja myślę, że każdy z nas był brany pod uwagę. Wojtek również był. Analizowaliśmy sprawy. Każdy ma jakieś swoje ambicje. Niektórzy chcą iść dalej. Będziemy mocno trzymać kciuki, wspierać. Jest on osobą z olbrzymim doświadczeniem. Zna Sanok jak mało kto. Przez 3 kadencje był burmistrzem. Są to cenne doświadczenia, cenne uwagi, cenne kontakty. Dla mnie jest najważniejsze, żebyśmy mogli znów być dumni z Sanoka, żeby do Sanoka chętnie przyjeżdżały osoby z Polski. Styl życia się zmienia. Oczekiwania rosną. Jeżeli mamy Bieszczady zawalone turystami, to chciałbym, żeby też Sanok z tego tortu uczknął coś więcej niż tylko skansen i Muzeum Budownictwa Ludowego i Galeria Beksińskiego. Aby Sanok mógł tworzyć miejsca pracy, żeby miasto było płaszczyzną współpracy w wielu dziedzinach, między innymi też i dla przedsiębiorców, dla rozwoju turystyki, dla kultury. Myślę, że to są kierunki, o których będziemy rozmawiać, które będziemy prezentować. Myślę, że na to wszystko jeszcze przyjdzie czas, bo będziemy przygotowywać konferencję programową i będziemy informować sanoczan, jaki jest pomysł na Sanok. Dla bardzo wielu sanoczan Wojtek Blecharczyk był naturalnym kandydatem na burmistrza. To jest osoba, która zbudowała przez 12 lat bardzo mocno swoją pozycję. To jest osoba, która w historii miasta chyba jak nikt do tej pory bardzo długo tworzyła wizję tego miasta, więc generalnie
nie chcę wchodzić w takie bardzo proste, zero-jedynkowe porównania, bo one są bardzo szkodliwe i dzisiaj one są problemem właśnie naszych czasów, ale Wojciech Blacharczyk ma ogromne doświadczenie i to jest to doświadczenie, które nie wyobrażam sobie odrzucić. I to tak samo mówię też o doświadczeniu pana Tadeusza Piury, mówię o doświadczeniu pana Daszyka, wszystkich innych. Każdy z tych osób, piastując pewne funkcje publiczne, wnosił coś bardzo ważnego i bardzo ważnego się czegoś uczył. Myślę, że nie chcę nazwać tego kolokwialnie, ale nierozsądne jest pozbywać się tak cennego doświadczenia, bo to jest doświadczenie, którego nie da się nigdzie kupić, nie da się go nauczyć. To doświadczenie trzeba wypracować. Jeżeli tego typu osoby, jak Wojciech Blacharczyk, jak inni włodarze, będą chcieli pomóc każdej następnej ekipie, to naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek ekipa nie chciała z takiego doświadczenia skorzystać. Debata z panem burmistrzem obecnym Tadeuszem Piuro to rozwiązanie realne? Nie tylko realne, ale bardzo chętnie przeze mnie, ja bardzo serdecznie zapraszam pana Tadeusza do tego, żebyśmy kiedyś usiedli i porozmawiali poważnie o Sanoku, o naszych wizjach. Nawet jeżeli musimy dołożyć, że jeden z nas powiedzmy tymi wizjami przekona, drugi nie, mam nadzieję, że taka debata wniesie też jakość i wniesie też pewien powiew świeżości. Skonfrontujmy nasze patrzenie na Sanok, skonfrontujmy nasze postrzeganie tego, co chcemy zrobić. Myślę, że to tylko z korzyścią dla Sanoczan. Posiadasz obiekt turystyczny i zastanawiasz się, jak go wypromować? Z nami zrealizujesz film promocyjny w oparciu o najnowsze trendy reklamy w internecie. Nagrania w jakości 4K, ujęcia z drona, wykorzystanie kamer sportowych. Zapraszamy do kontaktu na bieszczady24.pl.